Under the bad bitch. This, that, shit, better get lit when I give you that fire, light up with mad vision. Siemano, z tej strony Team Mleko, czyli Mateusz i Natalia. Dzisiaj zajmujemy się pytaniem, które bardzo często przewijało się podczas pytań do ostatniego Q&A na Facebooku Squad & Milk. Mianowicie, jak wpleść ćwiczenia dwubojowe do takiego zwyczajnego treningu albo kulturystycznego, albo dwubojowego, albo pod sporty drużynowe. Trójbojowego. No, głównie trójbojowego. A co ja powiedziałem? Dwubojowego. No to pozdro, już na początku jesteśmy skreśleni. Dobra, trójbojowego. Zacznijmy od tego, czy w ogóle trójbój i dwubój się ze sobą łączą. Jak jest twój max? Klasyku? W martwym ciągu? 115 kg. No mój w sumo 260. Może nie są to wyniki światowej klasy, ale czy według ciebie w ogóle takie wynik w martwym ciągu jakkolwiek pomógł ci w podrzucie, w rwaniu? No dał mi podstawy do ciągu podrzutowego, tak właściwie. To jest jakaś baza siłowa? Ale, tak, no to ale, nie baza siłową. Tak, ale to na dynamikę się nie przekłada, nie? No niekoniecznie. Niekoniecznie. No na pewno u mnie się nie przełożyło. Znaczy ja jestem z reguły. Po prostu jestem osobą dynamiczną przez to, że trenowałam lekką atletykę, więc u mnie sprawa z dwubojem wygląda trochę inaczej niż u Mateusza, który jest całkowitym drewnem, tak. I ma niestety problem z reakcją. Tak, jestem bardzo powolny i u mnie naprawdę baza siłowa no odgrywa większą rolę. Po prostu moja baza siłowa to jest praktycznie wszystko, na czym opieram swój obecny dwubój, ponieważ jestem wolny, drewniany i mój opóźniony czas reakcji wygląda mniej więcej tak, że przechodzę z Natalią przez ulicę, ona mnie ciągnie, że nic nie jedzie, a ja dopiero o, no faktycznie. No. Tak samo jest z wejściem u ciebie pod sztangę. Tak, i tak samo jest przy wejściu pod sztangę, przy rwaniu. Tak naprawdę trójbój i dwubój, tak naprawdę one się nie łączą. Umówmy się, my raczej wywodzimy się z trójboju. Ja miałem tą przyjemność kaleczyć ten dwubój samemu. Przez bardzo długi czas starałem się jakoś to wpleść samemu, starałem się samemu odnajdywać błędy. No i nie do końca się to sprawdziło. Na pierwszym treningu wyszły wszystkie tak, błędy. Trenerzy mnie zjechali od góry do dołu, że wszystko jest źle. No, dlatego nie chciałem po prostu robić fundamentów rwania, jak nie jestem w tym idealny, że tak powiem, nie? Już chyba lepiej, o wiele lepiej by zrobił to mój trener. Czyli co, zacznijmy od tego, że nie do końca polecam zabawę w dwubój samemu, jeśli nie masz absolutnie, kompletnie nikogo do pomocy. No, ty zaczęłaś trenować już dopiero pod okiem trenera i zdecydowanie masz mniej tych takich wyuczonych starych nawyków, które ja mam i z którymi walczę. Jeżeli już szukacie jakiejś innej opcji niż trenowanie w klubie pod okiem trenera, pod stałym okiem trenera, co jest bardzo pomocne z mojej perspektywy, żeby nabyć te wzorce ruchowe prawidłowe, no bo wiadomo, przy lekkich ciężarach możemy jeszcze je poprawiać i bardziej się na nich skupiać, ale kiedy podchodzimy pod testowanie swoich maksów, nie skupiamy się, znaczy skupiamy się oczywiście na wykonywaniu tego ćwiczenia, ale są momenty takiego jakby utraty kontaktu z tą sztangą. Tak. Przy martwym ciągu zawsze można coś poprawić, zawsze można o tym pomyśleć, spiąć łopaty, proste plecy, przez cały ruch mamy kontrolę nad sobą, nie? A przy dwuboju, no korzystasz z nawyków, tak? Nie ma zbyt dużo czasu na zastanawianie się, jeżeli czegoś nie dopilnowałeś, nie masz tego wyuczonego, że ta sztanga ma iść po udzie, że masz ją poderwać wtedy i tak dalej. Więc jeżeli nie możesz trenować pod stałym okiem trenera, fajnie byłoby może skorzystać z chociażby jakiegoś kursu, ale nie mówię tu o byle jakim kursie, a jakimś konkretniejszym kursie, no, podnoszenia ciężarów, nie crossfitu, a podnoszenia ciężarów. No, na samym crossficie można załapać podstawy, ale z reguły jest to robione dosyć chaotycznie. Fajnie jak, jeśli trenujesz crossfit, to fajnie jeśli są takie zajęcia u ciebie. Raz w tygodniu z reguły na większości crossfitów są, na crossfit Ochota są. Jakieś zajęcia tak. Typu weightlifting, nie wiem w sumie jak wyglądają, bo nie byłam nigdy na takich. No my byliśmy kiedyś z Piotrkiem, zieloną koszulką. Są prowadzone fajnie, ale to jest zawsze grupa, więc jest to jakaś podstawa, na pewno lepsza niż robienie rwania w biegu na crossficie. Znaczy na crossficie też są zawsze jakieś rozgrzewki, ale no nie da się w 15 minut raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu załapać rwania, nie? Umówmy się. Dlatego na początku się zastanów, czy warto w ogóle coś takiego wpleść do swojego treningu. A druga kwestia,
to jeśli trenujesz typowo pod trójbój, to czy to ci nie będzie po prostu przeszkadzać? No, z mojego doświadczenia wynika, ja zawsze starałem się wpleść zarzut czy rwanie, bo gór to w ogóle nie robiłem w czempie pełnego podrzutu, zawsze starałem się to wpleść i zawsze mi to po prostu przeszkadzało, dlatego przez długi czas po prostu tego nie robiłem albo robiłem w małej ilości, mi to zwyczajnie przeszkadzało. Kiedy miałam okres, gdy trenowałam trójbój, typowo pod trójbój, było to u mnie jakoś pół roku, coś tego typu, żeby te wyniki w trójboju były lepsze, zamiast skupić się na dodawaniu ćwiczeń z innej dyscypliny, dodawałam po prostu akcesoria, dodawałam ćwiczenia, które miały poprawiać moje błędy, niedociągnięcia, po prostu momenty, w których byłam słaba, w których na przykład mój przysiad nie był silniejszy, w których miałam problem przy wyciskaniu lub w martwym ciągu. I jeżeli chcemy poprawić swoje wyniki trójbojowe, to szukajmy słabych stron. Szukajmy właśnie tych słabych punktów i to nad nimi pracujmy, a nie wprowadzajmy ćwiczenia, które oczywiście są fajne, ale wymagają jednak trochę czasu. To jest nowy wzorzec ruchowy, musimy się nauczyć czegoś innego. Trochę też mogłyby kolidować z naszym treningiem, bo nie oszukujmy się, że ćwiczenia dwubojowe są dość ciężkie, tak, a jeśli miałoby być akcesoriami, to mogłyby trochę bardziej przeszkadzać przy tym trójboju. No tak naprawdę wyciskanie leżąc przede wszystkim, po pierwsze przeszkadza w dwuboju, bo mamy spiętą klatę, nie jesteśmy w stanie zejść do dobrej pozycji, a po drugie z reguły bardzo obrywa. Przez to, że wykonujemy dużą ilość podrzutów, rwań, często obrywają nadgarstki, barki i zupełnie to wyciskanie leżąc jest tak naprawdę nie współgra z tym sportem. I tak samo, czy do końca ci jest potrzebna dynamika? No ty ćwiczysz lekko atletykę, znaczy ćwiczyłaś i zawsze miałaś tą dynamikę, nie? Mm. I na pewno tam u ciebie robią zarzuty i tak dalej na lekkoatletyce, nie? Znaczy na lekkoatletyce od pewnego, można tak powiem, wieku. Się wplata siłownie. Oczywiście zależy też od klubu i od trenera, nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. Ale te ćwiczenia dwubojowe są wrzucane, bo jednak tyczą się też dynamiki i są bliższe tak lekkoatletom w sumie niż trójboistom, którzy są raczej pasywni. Powolni, tak. Innymi słowy, dwubój nie pomoże w żadnym stopniu w trójboju, raczej, może komuś tam pomoże w jakimś stopniu, może i tak samo ta dynamika, którą ćwiczymy, ta generowanie mocy, nie do końca jest w stanie nam zawsze pomóc w trójboju, mimo że oczywiście to fajnie brzmi, że trzeba mieć dużo mocy, dynamiki, ale w trójboju niekoniecznie się to przyda. I właśnie w treningu pod kosza, piłkę nożną, przygodowo właśnie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mocny nacisk na futbol amerykański, na koszykówkę i ludzie w liceach czy w szkołach wyższych właśnie mają bardzo dużo ćwiczeń typowo siłowych oraz ćwiczeń z podnoszenia ciężarów. Szczególnie przygodowo w takich planach dla początkujących jest power clean, czyli zarzut na te półproste nogi. On służy właśnie do tego, żeby poprawić dynamikę. On nie służy temu, żeby poprawić nasz martwy ciąg, tylko żeby poprawić dynamikę. Musicie wziąć to pod uwagę, że bardzo dużo planów dla początkujących zrobionych w Ameryce służy temu, żeby ci początkujący lepiej grali w kosza, czy lepiej sobie radzili w futbolu amerykańskim. To jest bardziej pod sport drużynowy, niekoniecznie pod trójbój. Ale teraz, jeśli ktoś ma po prostu zajawkę na te ćwiczenia dwubojowe, one nie pomogą ci w trójboju, umówmy się, nie pomogą. Mogą ci pomóc w sportach drużynowych. Jeśli chcesz wpleść ćwiczenia dwubojowe do zwyczajnego, normalnego planu, który nie ma na celu bycie najlepszym trójboistą, najlepszym kulturystą na świecie, wtedy będzie to zbędne, ale jeśli robisz to for fun, to ja osobiście polecam robić jedno do dwóch ćwiczeń na danym treningu, typowo właśnie pod tą dynamikę i polecam zacząć od prostych wersji tak naprawdę. Jak ty się uczyłaś na początku, to też nie robiłaś na siat, nie? Od czego tak naprawdę zaczynałaś, jak dopiero zaczęłaś podnoszenie ciężarów? Na pewno, zaczynałam od wszystkiego tak naprawdę. I z krótkiego, i to było generalnie stopniowe uczenie się, powoli, jedno po drugim, co teraz, co masz zrobić, i były wersje i na siat, i wersje na proste. No tak, tylko warto dodać, że jak ma się trenera, to on fajnie koryguje te błędy, a jak ktoś nie ma tego trenera, to niech się zacznie właśnie uczyć wersji na proste nogi, czyli tak zwane powery, power clean, power snatch, jak to tam się mówi na crossficie. One na pewno będą prostsze. Różnego rodzaju, zamiast wybijać podrzuty, może warto zrobić push press, czyli wycisko podrzut.
to na pewno będzie prostsze. I no generalnie opcje są dwie. Jeśli ćwiczysz właśnie, chcesz poprawić dynamikę, to możesz robić to na początku treningu, przed innymi ćwiczeniami siłowymi. No bo jesteś świeży, możesz fajnie poprawić. Czyli powiedzmy, jeśli trenujesz 4 razy w tygodniu systemem tam push-pull czy góra-dół, to przykładowo w dni push na początku możesz dać jakiś push-press czy coś takiego, w dni pull możesz dać jakieś tam zarzuty rwania, oczywiście w granicach możliwości, pamiętając o tym, że jest w stanie ktoś cię tego nauczyć, żebyś nie robił na ślepo tych ćwiczeń, bo jeśli nie wiesz, jak do końca to robić, to może nie warto próbować za wszelką cenę i najpierw zacząć od tego, żeby ktoś cię tych ćwiczeń nauczył. No i tak naprawdę to powinno wystarczyć raz na samym początku treningu. Inna opcja, jeśli się skupiasz na treningu siłowym lub kulturystycznym, to wtedy można to po prostu robić na koniec, po treningu. Jeśli dopiero chcesz wejść w ten dwubój, to możesz to robić po treningu albo na osobnej sesji zupełnie. Jeśli masz oczywiście kogoś, kto się z tobą opiekuje, nie? Albo jeśli masz kogoś, kto na ciebie spojrzy obiektywnie, jak to wykonujesz? Ja bym chyba nie robiła po treningu typowo kulturystycznym, bo te mięśnie są zbite. Tak, po siłowym być może, ale po kulturystycznym, jeśli jesteś spompowany, to nie. To już lepiej na osobnej sesji. Mm-hmm. Generalnie na osobnej sesji, jeżeli chcesz się nauczyć tego tak naprawdę. Trzeba temu poświęcić trochę czasu. Dużo czasu. Chcieliśmy zakończyć ten filmik mówiąc, że my oczywiście nie jesteśmy specami od dwuboju, my wywodzimy się z trójboju. Po prostu wybraliśmy inną ścieżkę w tej chwili. Ja osobiście zawsze będę robił sumo, może ławka zeszła na dalszy plan, cały czas robię sumo, chcę zrobić 300 kilo, uwierzcie mi. No Natalia robi w tej chwili typowo dwubój, szykuje się do różnych zawodów cały czas. Ale chcieliśmy powiedzieć, że można ćwiczyć ten dwubój, jeśli jest się pod opieką trenera. Ja mam to przyjemność od niedawna. Wcześniej to naprawdę wyglądało dosyć głupio i nie polecam się w to pakować pierwszej lepszej osobie, szczególnie osobie zainteresowanej trójbojem albo sylwetką, która nie ma celu takiego, żeby być po prostu sprawna we wszystkim. I jeśli byście chcieli ćwiczenia akcesoryjne do trójboju, no typowo, to zaopiekujemy się tym. Zostawcie łapki w górę i napiszcie w komentarzach, jeżeli interesowałoby Was odcinek właśnie o tych akcesoriach. Oczywiście o naszych przykładowych, wiadomo, każdy tak. Może mieć inny, słabszy punkt, ale my nagramy te takie w sumie dość powszechne i te, które mogłyby się sprawdzić u wielu osób. Może komuś akurat pomożemy. Tak, jak przesiadać, ciągnąć i wyciskać więcej już wkrótce. I do zobaczenia. Cześć! This, that, shit better get lit when I give you that fire. Light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that, shit better get lit when I give you that fire. Light up.